fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Jezus uczy nas tutaj, jak my, Jego uczniowie, mamy podchodzić do dóbr materialnych i naszych potrzeb życiowych. A idzie o postawę zaufania, że Ojciec Niebieski zapewnia nam to, czego potrzebujemy w życiu. On da to, co nam jest potrzebne. Idzie o poddanie się Bożemu działaniu, zgodę na Jego plan wobec nas, służyć samemu Bogu, a nie bogactwom, nie mamonie przysłowiowej. Chcesz być pełen światła? Idź tam, gdzie jest światło, patrz w górę, gdzie jest słońce, gromadź sobie skarby w niebie. To wszystko każe nam zastanowić się nad naszym sercem. Gdzie ono jest ukierunkowane? Jest przed nami pewne niebezpieczeństwo ulegania pokusie przesadnego zabezpieczania swego bytu tak, że serce zaczyna ciążyć ku temu, co daje się przeliczyć na pieniądze, na to, co posiadam, a zapomina o byciu człowiekiem. Jezus przypomina nam, że bogactwo, dobro materialne, to jest naprawdę coś nietrwałego, coś, co ulega zepsuciu. Ukazuje to przez bardzo sugestywne 3 mocne obrazy. Mówi, że ziemskie skarby są niszczone przez mole, które, jak wiemy, zagrażają odzieży. Że są niszczone przez rdzę, która przecież koroduje metale. I przez złodziei, którzy włamują się do domów, kradną. Z Matką Pana Maryją uczymy się sercem być zawsze przy Bogu. Ona pomaga nam wznosić serce w górę, ku pięknym szczytom bezinteresownej, pokornej miłości. Cała dla Boga, gotowa wszystko oddać Jemu. To jest nasz wzór. To jest wyzwanie wobec ściśniętych serc naszych. Módlmy się na różańcu o wolność ducha od nieuporządkowanych przywiązań. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.